Dzień dobry, dzień dobry, dobry wieczór. Witamy wszystkich bardzo serdecznie. Jest ze mną nasz przyjaciel, znaczy mój przyjaciel i wasz też pewnie, Mewkor. Dzisiaj audycja inauguracyjna po naszej dłuższej przerwie, która wynikała z kilku faktorów, które się na siebie nałożyły. Zarówno po mojej, jak i po Mewkora stronie było to masa innych zobowiązujących zajęć, które mieliśmy w życiu. Też kwestia tego dogadywania się między nami, kiedy audycja też wchodziła w grę. Już tutaj na czacie widzę, że ktoś napisał, że mamy ze sobą kosę. Dementuję, nie mamy i nigdy nie mieliśmy ze sobą kosy, chociaż doskonale wiemy, i ja, i Mewkor, że są jednostki, które bardzo chciałyby, żebyśmy mieli kosę i żeby była z tego drama. Może byłoby to ciekawe w tych kategoriach energii negatywnej, ale to nie ze mną te numery Brunner i nie z Mewkorem te numery Brunner. Widzę po odzewie na czacie i po komentarzach pod linkiem na mojej grupie Jakubowski 76 gadam, bo lubię, gdzie umieściłem ci informację o tym, że będziemy mieli audycję z Mewkorem. Odzew jest tak duży, że naprawdę się musieliście stęsknić, co nas bardzo cieszy, co nas przeogromnie cieszy. Witam serdecznie ciebie, Mewkor. Się wymutowałeś, więc jak się odmutujesz, to się przywitasz z gośćmi. A już jesteś. Dobrze, Dzień witam dobry cię. wieczór, witam was wszystkich serdecznie. Czekałem na swoją kolej, żeby się wypowiedzieć, bo przecież jesteśmy u ciebie i witasz widzów. Nie wiem, nie zdążyłem wyłapać tego stwierdzenia o tym, że mamy kosę. Masz jakąś, ostrzyłeś jakąś? Znaczy w sensie, mnie się może przydać. Faktycznie muszę powiedzieć, że mnie się kosa może teraz przydać. Będę miał z 300 metrów trawnika do wycinania. Także jeżeli macie jakąś dobrą kosę, a jeszcze lepiej elektryczną przycinarkę, to przyjmę. Zawsze się przyda na nowy dom. Także jedyna kosa, jaka mi przychodzi do głowy, ale z tobą, znaczy do ciebie po kosę mam jechać, to tak średnio się by opłacało, Michael. Taniej ją tutaj dostanę. No tak, a ja nie mam kosy, bo nie mam co przycinać. Ja mam jedynie takie nożyczki do obcinania kwiatków. To są takie, ale to myślę, nie będziemy tego używali. Gdzieś tam się pojawiło na czacie, że podobno mamy ze sobą kosę. No, to, że się, słuchajcie, kochani, nie odzywamy wspólnie jako duet, a tak się w waszych pewnie pamięci utrwaliło, że my stanowimy duet o nazwie M&M's, czyli Mewkor i Michael. To wcale, jeżeli się nie odzywamy i nie jesteśmy ze sobą, to wcale nie oznacza, że się ze sobą obraziliśmy czy pokłóciliśmy. Wydaje mi się, że zarówno Mewkor, znaczy to nie wydaje mi się, jestem przekonany, Mewkor i ja nie należymy do tego grona osób, które miałyby ze sobą dramy, a przede wszystkim zamiłowanie i powody do tych dram, bo ja to tam może parę dram w życiu narobiłem z innymi youtuberami, ale to były powody do tego, a tu nie ma. Tu jest się z czego cieszyć, że jesteśmy razem i korzystajmy z tej wiedzy. Kochani, witam wszystkich na czacie. Nie będę się dzień dobrował z wami indywidualnie, bo jesteśmy znaczy w gościnach. No, Mewkor jest w gościach, ale to celowe właśnie, żebyśmy dzisiaj zrobili audycję u mnie, ponieważ temat, który będziemy poruszać, jest poniekąd tematem, który ja też poruszałem. To też jest jak pewnego rodzaju jakaś synergia umysłowa między mną a Mewkorem parę tygodni temu, a Mewkor zrobił o tym przepiękną serię, do której gorąco odsyłam. Również proszę i zapraszam gorąco, ponieważ, moi drodzy, bijemy się o złotą patelnię, czyli kawa i wuzetka jest obowiązkowa. To znaczy, bardzo proszę o subskrypcję u mnie i u Mewkora. W pierwszej linii opisu tego live'a znajduje się link do kanału Mewkora, gdzie znajdziecie mnóstwo innych nagrań z tych tematów, o których dziś będziemy mówić, ale też masę innych ciekawych, na przykład wycieczek do Japonii. I znajdziecie w drugiej linii opisu link do pierwszego z serii filmu o duszy, którą Monomit, czyli Mewkor, popełnił niedawno, a która się pięknie, że tak powiem, nałożyła na tematy, które tu u mnie na kanale były też niedawno poruszane i nadal będą. Więc jako, że my się z reguły uzupełniamy, chociażby z racji różnych specjalizacji, bardzo fajnie się uzupełniamy, to dzisiaj Mewkora zaprosiłem i dziękuję mu za przybycie właśnie w temacie tego, żebyśmy porozmawiali sobie o duszy, o cudzie życia i o kulcie śmierci w kategoriach między innymi na przykład aborcji, śmierci dzieci nienarodzonych nie przez aborcję i kwestii tego, jak się to ma do duszy, i właśnie do kultu życia. Zgadza się. Podkreślę w tym aspekcie, że sam nie spodziewałem się, że tak szybko wrócę do tematu, który co
część słuchaczy już wie, jest dla mnie trudny za każdym razem, kiedy go poruszam, bo to jest temat wybitnie delikatny i stare przysłowie mówi, że o chłopy, to je, co chłopy się mogą wypowiadać na te tematy. No ja uważam, że wbrew pozorom mogą, zwłaszcza jeżeli chodzi o kwestie duchowe i zwłaszcza jeżeli ktoś poczynił wokół tego jakieś dłuższe poszukiwania. Natomiast faktycznie okoliczności są nietypowe, bo z jednej strony tak się złożyło, że akurat ten weekend w trakcie naszego nagrania z cyklu Dusza u mnie na kanale na Monomicie padło jedno z pytań, które zawracało i czasami się pojawiało, dotyczące między innymi właśnie jak jest z potencjalnym wyborem ewentualnym duszy do tego, ażeby, czy też czy dusza może sobie wybrać, że rodzi się jako dziecko, które będzie niedonoszone, co z duszami, które się ewentualnie chcą wycofać ze swojego potencjalnego wcielenia i co z tymi dziećmi, które są nienarodzone lub wręcz nie dano im się narodzić. I nie ukrywam, że byłem przekonany, że przez kilka, myślę, że tygodni nie będę wracał do tego tematu, do momentu, aż dzisiaj nie otworzyłem lodówki cudzysłowiowo, czyli w trakcie, gdy robiłem, przeglądałem klasyczną kwerendę informacji, żeby się zorientować, co tam w geopolityce piszczy, co tam się ciekawego na świecie dzieje, i uderzył mnie po głowie nagłówek, który no, musiał mnie zainteresować, brzmiące o tym, no oczywiście bardzo głośny. Aborcja do 9 miesiąca ciąży w Polsce. Bulwersujący w samej sobie jest swojej treści. No i ostatecznie musiałem zajrzeć, dlatego że pomyślałem sobie, to byłby pewnie kolejny raz temat zastępczy do awanturki na polskim podwórku, natomiast ku wielkiemu mojemu zaskoczeniu był to artykuł, który odsyłał do TVP. Jak już wiecie, nie jest to w tej chwili TV PiS, tylko już nowe TVP. I przeżyłem szok, dlatego że po raz pierwszy widziałem, żeby TVP bawiło się w stację, która udaje cenzora czy też dementora i dementuje pogłoski, bawi się w inny, mało sensowny portal, taki jak Demagog, na którym po prostu próbuje zawracać rzekę i wykazywać, że to, co przeczytaliśmy i to, co zrozumieliśmy i co powiedział pan premier razem z panią ministrą czy też minister, to nie jest to, co powinniśmy zrozumieć, bo oni nam wytłumaczą, co my mamy rozumieć z tego, co nam powiedzieli. I jak ujrzałem taki artykuł, to pomyślałem sobie, no to chyba coś jednak w tym cudzysłowowym eterze trzeszczy i piszczy, skoro takie rzeczy się dzieją. No i to się stało w pewnym stopniu zalążkiem pod naszą dzisiejszą rozmowę. Mhm. My też teraz, jak już wróciliśmy do siebie, proszę Państwa, jak to brzmi fajnie, Mefkor, nie? Wróciliśmy do siebie. Jak już wróciliśmy do siebie, bo mamy na to czas i też, wiecie, bo to też jest pewnego rodzaju energia. Też czasami dwoje ludzi musi od siebie odpocząć, ale lecę dzisiaj, nie? Mój chłopak będzie zazdrosny, bo wiem, że tego słucha teraz. Bo nie będzie nie zazdrosny, on wie, o co chodzi. Ale słuchajcie, jak już wróciliśmy do siebie, to też my spędzamy sporo czasu, tak w ogóle prywatnie ze sobą, z Mefkorem, na takich rozmowach po prostu. Czy piszemy, czy dzwonimy do siebie, jak są wolne wieczory. I ten temat u nas się przewija dosyć często z uwagi na to, że jakby skala niejednoznaczności wielu aspektów, chociażby aborcji, jest tak duża i ciągle nie do końca wyjaśniona, że bo tutaj mówię tak, od strony propagandowej, ze strony rządów w ogóle, które teraz mówię europejskich, które propagują kult śmierci w postaci eutanazji i aborcji, próbują to robić pod taką bardzo ładną, kolorową, zgrabną i pięknie pachnącą przykrywką wolności osobistej, samodecydowania, demokracji, a tak naprawdę przemycają kult śmierci. To jest takie mówienie półprawd, ale dla ludzi, którzy nie są odporni na propagandę albo ludzi niezdecydowanych, ona pięknie działa. Potem pojawiają się też pytania takie, to myślę za chwilę, Mefkor, bo do tego zmierzam jako wstęp, żebyś pięknie to rozwinął, bo masz na ten temat bardzo dużo do powiedzenia,
że właśnie ten kwintesencja tego życia nienarodzonego, w którym momencie dusza się wciela, czy to dziecko nienarodzone już ma duszę, czy nie. Ja na mojej kozetce psychologicznej, z uwagi na to, że prowadzę też tanatoterapię, czyli terapię związane z odchodzeniem, ze śmiercią i jak sobie z tym radzić, miałem kilka razy przypadek pytania kobiet, moich klientek, które mnie pytały po poronieniu, czy to dziecko, które zostało poronione, czy one już było duszą. To są bardzo ciężkie pytania, trudne, szczególnie w odpowiedzi dla osób, które przeżywają jednocześnie bardzo dużą tragedię związaną z jakąś utraconą nadzieją w oczekiwaniu na narodzenie dziecka. Nie? A z drugiej strony jest, ja to nazwę wprost, bo to jest, ja to tak ujmuję, to jest nie osądzające, tylko to jest stwierdzenie faktu. A z drugiej strony jest bezduszność tych kobiet, które jakby nie liczą się z życiem, czyli dla nich nie ma problemu robienie sobie skrobanek, aborcji kilka razy w roku nawet. Teraz w tym wszystkim stoi taka kobieta, która nie wie, co ma myśleć, i mężczyzna, który nie wie, co ma myśleć, bo bardzo fajnie, że to poruszyłeś, Mewkor, że niektórzy twierdzą, co wy mężczyźni możecie o ten temat powiedzieć, ale z drugiej strony też dzisiejsza kultura zachodnia jest taka, że w tych aspektach kastruje facetów, to znaczy odcina ich od możliwości tego, że ojcem się nie jest wtedy, kiedy trzeba dziecku kupić rower, ojcem się jest od momentu, kiedy złożyło się nasionko. I ojcowie odpychani od kobiet, tak czy inaczej, które już są w ciąży, właśnie są kastrowani tak mentalnie, że nie mają prawa się wypowiadać na temat tego, bo to kobiece ciało. Tak nie jest, nie? No teraz mamy taką narrację, bardzo mocno pchaną jako narracja publiczna i pewnego rodzaju zabieg inżynierii społecznej, który ma wykluczać rolę ojca. Jest to zresztą cel zupełnie przemyślany i zamierzony, dlatego że ciężko jest pozbyć się wpływu i roli rodziny, jeżeli zaatakuje się obojga rodziców równocześnie. Więc proces postępuje stopniowo, najpierw przez izolację jednego potencjalnie prostszego z członków rodziny, często przy użyciu i z wykorzystaniem drugiego z tych członków, czyli matki, i posługując się tak naprawdę błędnie przedstawianymi i interpretowanymi interesami matek, powolutku eliminuje się, czy to z porządku narracji, z dyskusji publicznej, zdanie, czy w ogóle opinie mężczyzn jako potencjalnych ojców, czy wręcz będących ojcami. No i po tym fakcie można przejść do etapu drugiego, czyli odebrania dziecka matce i zrobienie z niego pewnego produktu instytucjonalnego. Zinstytucjonalizowana forma zarządzania i wychowania. Dla części osób może być to obce i być może dla części słuchaczy, którzy orientują się, że jestem w naszym duecie osobą młodszą, może być zaskoczeniem to, że podniosę tutaj wątek, iż my już to przerabialiśmy. Był okres w historii polskiej, w PRL-u, kiedy była próba zarządzania i odebrania rodzicom prawa i wpływu na edukację własnych dzieci i przeprowadzenie instytucjonalizacji wychowania dzieci. Procesu, który zresztą po II wojnie był bardzo popularny. Wiele krajów w to poszło. W szczególności znane są kibuce z kraju, który jest uznawany i twierdzi, że ma najbardziej humanitarną armię na ziemi. Dlatego, że nawet zmiana tej nazwy czasami powoduje, że już jest problem na audycji. Mówimy o Rzymianach z nad Jordanu. Tak. No, ale tam tą instytucjonalizacją dla tych młodszych widzów to pogrzebcie sobie w internecie i wpiszcie sobie właśnie kwestię właśnie instytucjonalizowania rodziny, czyli jakby przejmowania przez państwo władzy nad wychowaniem dzieci w PRL-u lat 50., ale też w późniejszych latach i chyba nawet do dzisiaj było to w Chinach, było to obecne i jest obecne w Korei Północnej, było to bardzo mocno obecne w Rosji Radzieckiej. Nie tylko w Korei Północnej, bo nam się kojarzą automatycznie kraje komunistycznymi. A tu się okazuje, że Korea Południowa ma dużo większe oddziaływanie na odbieranie prawa do decydowania o życiu dzieci niż Korea Północna. To jest paradoks, że tej pseudowolnej południowej jest gorzej pod tym względem dla dzieciaków. Natomiast jest to po prostu procedura, na którą ja zwróciłem uwagę na PRL, wyciągania jak największej kwestii
decydowania o tym, jak będziemy moralnie i mentalnie wychowywać, bo nie chcę powiedzieć społecznie wychowywać dzieci, jaką moralność będziemy im wpajać i o czym będziemy je przekonywać. Projekt w pewnym stopniu nie wypalił i upadł i był jedną z osi konfliktu nomen omen kościoła katolickiego w Polsce z komunistami. To jest zresztą jeden z powodów, dla którego postać kontrowersyjnego w innych okolicznościach, bo nie będę tutaj w żaden sposób tylko i wyłącznie wychwalał, ale jednak mimo wszystko postać Jana Pawła II, a wtedy jeszcze Karola Wojtyły, została wyniesiona w pewnym stopniu w dyskursie społecznym. Polski papież uosabiał w sobie pewną postawę oporu w stosunku do tego, jak dzieci zostały zabrane spod opieki i spod wyboru o tym, w jaki sposób moralizować będą rodzice. To są oczywiście czasy cenzury i wielu innych uroków, natomiast żeby nie mówić tylko i wyłącznie źle zarówno o komunizmie, jak i o papieżu, trzeba by tu zaznaczyć wyraźnie, że jest to tylko i wyłącznie jeden z wielu przykładów. Natomiast to, co nas dzisiaj tutaj tak naprawdę zaciągnęło, to nie jest kwestia tak pozornie błaha, jak instytucjonalizacja wychowania dzieci, bo to myślę, że będzie tematem do jakiejś kolejnej dyskusji. Dzisiaj w pierwszej chwili myślałem, że zrobimy prasówkę, ale wydaje mi się, że faktycznie temat jest cięższy niż tylko prasówka, artykuły są pewnego rodzaju pretekstem do dyskusji, bo no, wstrząsającym w pewnym stopniu powinno być dla każdego z nas świadomość tego, że z wyraźnym, absolutnie oburzającym i aroganckim postępowaniem obecne władze i pewne bliżej nieokreślonego pochodzenia instytucje i stowarzyszenia dokonują gwałtu na pewnego rodzaju porozumieniu, którego pośrednio jesteśmy autorami, nie mówię, że bezpośrednio, ale jednak pośrednio zgodziliśmy się społecznie na pewne zasady i w tej chwili ktoś w skrajny sposób stwierdza, że zmieni nam i kompletnie obróci zasady moralne rządzące naszą społecznością, społecznością w Polsce, z których jedną z tych zasad jest fakt, że tak, znamy sytuację i dopuszczamy sytuację, kiedy przerwanie ciąży jest uzasadnione czy konieczne, ale jako społeczeństwo sensu stricte większością podjęliśmy decyzję, że nie godzimy się na to, żeby można to było robić w każdym momencie na życzenie i do momentu, aż to dziecko mogłoby w pełni sprawnie żyć poza organizmem matki. Takie było mniej więcej moralne porozumienie lat, które było wypracowywane bardzo długo. Kompromis aborcyjny, o którym my żeśmy już rozmawiali na poprzednich audycjach kilkukrotnie, czyli słynne 3 razy tak, czy 3 wyjątki, były pewnego rodzaju gigantycznym, heroicznym osiągnięciem naszego kraju, którego zazdrościły nam inne kraje. I tak zaszły już pewne zmiany, już nie mamy 3, są 2 wyjątki. Natomiast w tym momencie widzimy wyraźnie, że próbuje się obrócić cały mechanizm kompletnie do góry nogami, czyli ze skrajności w skrajność. Najpierw mieliśmy problem z ograniczaniem i tak jakby zawężaniem pola, gdzie dopuszczalne jest przerwanie ciąży, a w tej chwili mamy do czynienia z wyważaniem drzwi w momencie, kiedy dosłownie mówi się, że no te drzwi tutaj są zamknięte i legalnie tego zrobić nie możemy, więc wybiliśmy okno i tym oknem wyrzucamy meble. Mniej więcej taką perspektywę przedstawił nam pan premier, co zresztą zaraz przytoczę w cytatach. Jeszcze to, co mówisz o tym instytucjonalizmie, zwróćmy uwagę na to, że to takie dookreślenie tego, co przed chwilą powiedziałeś, że w wielu krajach tak zwanej cywilizacji Zachodu na pewnym etapie rozwoju zaczęły tworzyć się instytucje, które miały służyć temu, żeby bronić praw dziecka. I tak powstał niemiecki Jugendamt, norweski, szwedzki odpowiednik niemieckiego Jugendamtu w Polsce. Już są takie organizacje w Wielkiej Brytanii. One świetnie funkcjonują od ponad 50 lat, przy czym one w międzyczasie prawie niezauważalnie przeszły ze swojej pierwotnej roli opieki nad dzieckiem do roli aparatu rządowego, który kontroluje... Tak,
penalizacji i narzędzi odbierania dzieci rodzicom. Tak, tak, i kontroli tego, co się dzieje. To jest kontrola populacji, tak na dobrą sprawę. Okazuje się, że teraz w zderzeniu to się często zdarzało tu w Wielkiej Brytanii, wiem, że w innych krajach też, ale akurat w Wielkiej Brytanii, jako że tu mieszkam, miałem z tym jakby głębszy kontakt, że zdarzały, częstym przypadkiem jest to, że zupełnie niezawinienie wchodzi taka organizacja do domu rodziny z dziećmi, szczególnie imigrantów, i pod jakimś byle jakim pretekstem, na przykład skargi nauczyciela ze szkoły, są odbierane w trybie natychmiastowym dzieci, tym rodzicom, do wyjaśnienia i umieszczane w rodzinach zastępczych. Nie? A potem proces odzyskiwania takich dzieci jest bardzo skomplikowany. Mieliśmy parę lat temu przypadek rodziny polskiej z Norwegii, która uciekła, dosłownie uciekła z Norwegii przed ich urzędem, żeby im dzieci nie odebrano. Zwłaszcza, że te dzieci bardzo często później są przekazywane do już wcześniej przygotowanych, wskazanych rodzin, które będą lepszymi rodzicami. Tak, na zamówienie tak naprawdę, nie? Powiedzmy to. Tutaj widzę, że podnieśliście od razu najbardziej kontrowersyjny temat i też z tego się odniesiemy. Czyli no właśnie, kwestia... bo mówię, odnieś się do tego. Tak, sądziłem. Kobieta zostaje, no dobra, nie przeczytamy ze względu na algorytm, natomiast widzicie, co jest tematem, czyli akt wbrew woli, naruszenie cielesne kobiety. I teraz co z takimi dziećmi? Pojawiają się tutaj dwa oczywiste wątki moralne. Pierwszy wątek moralny taki, jeżeli to dziecko zostaje, znaczy jeżeli kobieta orientuje się, że to o tym, że jest w ciąży, w momencie, kiedy dziecko jest w pełni już na tyle wystarczająco rozwinięte, żeby mogło przeżyć chociażby w inkubatorze, czy jest to 6-7 miesiąc, no to jest bardzo późno i tu pojawia się moralne pytanie, jaka jest podstawa do tego, ażeby przerwać ciążę, z której może urodzić się zdrowy człowiek. Natomiast z drugiej strony pojawia się absolutnie oczywisty moralny konflikt, czy kobieta nie ma prawa decydować o sobie, skoro samo pojawienie się życia jest tutaj efektem ewidentnej krzywdy i naruszenia jej bezpieczeństwa i jej kobiecości. I tutaj pojawia się kwestia najbardziej kontrowersyjna i najbardziej bulwersująca i najbardziej problematyczna, to znaczy kiedy takie rozpoczęte życie staje się człowiekiem. I tu dochodzimy do oczywistego wątku, mianowicie okresu, kiedy mamy do czynienia z formowaniem się i łączeniem pierwszych komórek, czyli pierwsze tygodnie, kiedy formuje się zygota i kiedy tak naprawdę mamy jeszcze mocne wątpliwości do tego, czy możemy określać ten stan faktycznie człowiekiem, bo nazywamy go stanem, w którym to jeszcze nawet nie określamy często płodem, tak? Tylko zbitką komórek. I to oczywiście określenie część osób bulwersuje, dla części osób jest oczywiste. Konflikt moralny, zupełnie sprzeczny z dwóch stron, jest oczywisty. Z jednej strony nasze serce i rozum podpowiada nam, no jeżeli doszło do takiej przemocy, no to kobieta powinna mieć jak najbardziej prawo decydować o sobie i pozbyć się pewnego rodzaju traumy, którą są narodziny takiego dziecka. Z drugiej strony pojawia się pytanie, jak długo powinno funkcjonować to prawo i w jakim etapie jest już po prostu zbrodnia na człowieku. I dokładnie nad takimi wątpliwościami zastanawiali się legislatorzy w Polsce. Komisja sędziów, Trybunału między innymi Konstytucyjnego, nie obecnego, tylko poprzednich, właśnie w latach 90., zanim uzyskano ten cały kompromis, było bardzo kluczową formą podjęcie decyzji, która byłaby satysfakcjonująca dla całego społeczeństwa, które z jednej strony uwzględniałoby zbrodnię, którą jest zmuszenie kobiety do stosunku przemocą, a z drugiej strony no właśnie, czy można zabijać, bo tak to trzeba wprost nazwać, zdrowe dzieci, które mogłyby się urodzić i funkcjonować, dajmy na to, w okolicach 7 czy 8 miesiąca. I w tej kwestii społeczeństwo w ramach dyskusji, konsultacji, bardzo często głośnych protestów lat 90. doszło do porozumienia, pewnego konsensusu, którym i co fascynujące, to nie była sytuacja o charakterze dyskusji i kompromisu, to był konsensus, że uznajemy, iż na pewnym etapie, czyli tym etapie wczesnym, kiedy to są komórki, jest to
zabieg akceptowalny, zrozumiały i stąd mamy wyjątek, który do dzisiaj obowiązuje, sytuacji poczęcia z gwałtu. I dlatego jest w ogóle pojęcie poczęcia wprowadzone jako odrębne pojęcie w prawodawstwie i następstwo tego poczęcia i okoliczności tego poczęcia, które dają tak naprawdę furtkę na to, ażeby zaklasyfikować daną sytuację jako po pierwsze zbrodnię, a po drugie, co jest istotne, dają możliwość innej klasyfikacji, czyli tak naprawdę nie dyskutujemy i nie rozważamy człowieka, bo to jest kluczowe. I dlatego też wyznaczono okres, od którego prawnie uznawano dziecko rozwijające się w organizmie matki za człowieka. I teraz pytanie, jak się na to należy zapatrywać ze strony duchowej. Powiem szczerze, to jest największy kłopot. I to kłopot z tym mają zarówno cała cywilizacja ludzka. Antropologicznie mamy ten kłopot od starożytności, gdzie proces rozwiązywania kłopotu zarówno niechcianych początków życia, czy właśnie następstw gwałtów, użyłem tego wyrazu, czy chociażby sytuacji, w których pojawiały się trwałe kalectwo, które skazywałoby na utratę życia i matkę, i dziecko. Ten kłopot moralny istnieje w kulturach i został zakodowany moralnie w religiach, praktycznie we wszystkich kręgach kulturowych. Natomiast w naszym kręgu i w naszych okolicznościach przyjęło się w pewnego rodzaju takie porozumienie, którym jest założenie, że w momencie, kiedy nie mówimy o czymś, co ma jeszcze kształt i predyspozycję do tego, ażeby stać się czymś, co przypomina człowieka, wówczas w ramach pewnego rodzaju nieidealnego kompromisu zgadzamy się, że jest to uzasadniony akt przerwania ciąży, przerwania tak naprawdę poczęcia, bo my uznajemy ten okres za moment odpoczęcia i czas odpoczęcia, który jest krytyczny, w którym możemy i uznajemy, że jest to zabieg, a nie jest to zbrodnia. Zabieg w rozumieniu, że jest to faktycznie coś, co dotyczy przede wszystkim organizmu kobiety i procesów, które w nim zachodzą, zanim dojdzie do możliwości zaistnienia pełnej ciąży, procesu, który będzie tą ciążę, w którym ta ciąża będzie kontynuowana. Znaczy, ona zaczyna się w momencie już zapłodnienia, natomiast no powiedzmy sobie szczerze, zostały stworzone specjalne ramy na to. I teraz jak się ma do tego duchowość? Ja osobiście miałem zawsze, jak każdy z was, problem z określeniem, kiedy jest ten właściwy moment. Kiedy człowiek tak naprawdę cudzysłowiowo wciela się, czyli kiedy dusza decyduje się, żeby wejść w ciało fizyczne. To jest bardzo trudne pytanie, z którym borykamy się również z indywidualnej perspektywy, często mając pewne doświadczenia prenatalne, czyli z okresu dosłownie pobytu w brzuszku swojej mamy. No i tutaj dochodzimy do bardzo podstawowych kwestii. Mianowicie, wysoce wątpliwym dla mnie, podkreślam, to jest moje odczucie, było to, czy to już jest okres komórkowy. I na mojej audycji, tej, którą popełniłem 2 czy 3 dni temu, w komentarzach pojawiło się ciekawe spostrzeżenie, które podniósł Kibo, wspominające o tym, że potwierdzono, iż pewne przejawy czy objawy wskazują, że już w momencie poczęcia, w momencie formowania zygoty zachodzą pewne zmiany związane z, chyba jeśli dobrze pamiętam, wibracjami czy z częstotliwościami. No generalnie rzecz biorąc, zachodzą zmiany, które mogłyby wskazywać, że coś zewnętrznego interweniuje w organizm kobiety i nie chodzi tutaj o naturalne procesy biologiczne, które powoduje, że zmieniają się elementy związane z układem rozrodczym, tak ażeby to dziecko mogło się zacząć formować. Natomiast to by się bardzo mocno zgadzało z badaniami prowadzonymi przez pana Grossa, z tak zwanymi traumami prenatalnymi, czyli przedporodowymi, no i z drugiej, czy okołoporodowymi, a z drugiej strony z moimi własnymi rozważaniami, w których dochodziłem do wniosku, że ten początkowy etap, w którym zachodzi powstanie komórek, to jest etap, w którym zasadniczo formujemy, nasza dusza formuje ciało duchowe i mając już jakiś koncept, jakąś zamyśloną formę tego ciała duchowego, przygotowuje materię do tego, ażeby ta materia zaczęła się
stopniowo od jakiegoś etapu formować stronę odpowiadającą czy odbijającą to ciało duchowe. Natomiast nie oznacza to równocześnie, że to już jest ten moment wcielenia. To jest moment przygotowania, moment tak jakby twórczy, kreacyjny. Drugi niejako powiedziałbym etap kreacji, którą jest kreacja człowieka. Najpierw mamy kreację de facto, o której większość z nas nie myśli, czyli kreację na poziomie niematerialnym, następnie zachodzi etap kreacji materialnego ciała, a dopiero później dochodzi do tego procesu inkarnacyjnego. Czyli moglibyśmy tak jakby wyróżnić trzy, a być może nawet i więcej etapów. Nigdy się nad tym szczegółowo jeszcze nie miałem okazji pochylić, natomiast Kibo faktycznie dał tu pewną wskazówkę. I teraz, czy uważam kogoś, kto zrobiłby coś takiego za diabelskiego, demonicznego czy złego? Nie, natomiast moje wątpliwości pojawiają się w którym momencie? Dokładnie te same wątpliwości, które mieli prawodawcy. I dla mnie, jeżeli jest to działanie bezpośrednio po zdarzeniu takowego przemocowego stosunku, wtedy uważam, że, ale tu podkreślam, to jest moje odczucie, uważam, że wtedy jest to w pewnym stopniu uzasadnione działanie na to, związane ze zdrowiem psychicznym kobiety i z wieloma innymi aspektami. Natomiast z drugiej strony uważam, że jeżeli mówimy tutaj już o dziecku, które mogłoby samodzielnie funkcjonować, czyli 7, 6, 7, 8 miesięcy, bo już przy 6 w tej chwili tak naprawdę wiele wcześniaków jest w stanie przeżyć. No to w tym względzie pojawia się poważna wątpliwość co do tego, czy no w tym momencie ja już na przykład byłbym zdecydowanym przeciwnikiem wyrażenia zgody. I dlatego też, jako jedna z wielu osób, jestem zbulwersowany zmianami, które są forsowane w polskim prawodawstwie, czyli wytycznymi takimi, ażeby pod pretekstem oświadczenia czy zaświadczenia wydanego przez psychologa twierdzącego, że kobieta i jej stan zdrowia psychicznego ucierpi, i na tej podstawie uzyskanego świstka, który co więcej już podkreślono, ma nie być weryfikowany przez drugiego specjalistę, można będzie przeprowadzić zabieg, uwaga, jako zabieg, tak jak i to nawet w sumie w lepszej i w większej refundacji niż zabiegi dentystyczne. Wyobraź sobie, że z perspektywy nowego prawodawstwa w Polsce, Michael, wymiana plomby w zębie jest nie w pełni refundowana, natomiast ten zabieg ma być traktowany jako zabieg, do którego każdy ma mieć absolutnie prawo i ma być on robiony bez dyskusji. Na podstawie... Ale mój drogi, mój główny protest przeciwko prawu do aborcji, późnego zwłaszcza, refundowanego w polskim, przez polskie władze, jest głównie wynika właśnie z tej refundacji, a nie z tego, że jestem jakimś psychokatolem, który próbuje... czy innym odmieńcem, który próbuje narzucać ludziom, że mają, nie mają mieć prawa do wyboru. Ja uważam, że pierwszą rzeczą, która powinna być, to powinna być samoświadomość. Pięknie, że to podświetliłeś, bo to miał być drugi punkt mojej wypowiedzi, tylko czekałem, aż skończysz, bardzo fajnie. Ma być samoświadomość. Ja nie zabraniam nikomu, żeby usunął ciążę. Takiej kobiecie, jeżeli chce tego zrobić, tylko niech będzie świadoma tego, co robi. Niech to też nie będzie to, że jeżeli będzie to refundowane, że teraz wszystkie te, nie oceniam, ale wszystkie te panie, które prowadzą dosyć hedonistyczny styl życia i nie chcą ponosić odpowiedzialności za narodzone swoje potomstwo, ale nie lubią tego robić w gumce, że teraz będą, o to sobie mogę się skrobać raz w miesiącu albo i więcej, bo rząd zapłaci. To wcale nie będzie powodowało, że ta pani zostanie wyedukowana na przykład do tego, że oszczędzaj się i przede wszystkim robisz sama sobie krzywdę, ale to jest twój wybór. Ja nie mam prawa nikomu niczego narzucać, natomiast mam obowiązek zaprotestować przeciwko patologii w drugą stronę, a jest to patologią. Bo jeżeli damy taki haczyk w ustawodawczy, że można sobie skrobanki robić za darmo w pełni refundowanej, a za zęby trzeba płacić, no to tu się otwierają piękne pola dla tych ludzi, którzy kompletnie nie będą i już nie ponoszą odpowiedzialności za to, co robią, a nie będą jej podnosić jeszcze bardziej. Ja często w moich rozmowach, bo mówię, na czym polega samoświadomość? Uświadommy sobie, co robimy sobie i innym, podejmując określone decyzje. Tak się składa, in plus dla mnie w dyskusjach z ludźmi, którzy są za aborcją, zwłaszcza z kobietami, jest to,
że z jakiegoś powodu bardzo często te środowiska, które są bardzo nastawione liberalnie, jeśli chodzi o usuwanie ciąży, są jednocześnie środowiskami, które bardzo dbają o prawa zwierząt. Ja wtedy zadaję takie proste pytanie, ono, nie wiem, nazwijcie to manipulacją, ja uważam, że nie, bo jest to proste odniesienie. Jeżeli okoci ci się kotka lub oszczeni ci się suka w domu, to przecież co zrobisz z tymi szczeniętami czy kociętami? Masz dwa wyjścia. Możesz je wziąć do reklamówki i iść nad rzekę i utopić. I tu jest takie, jak to można zrobić? To jest niehumanitarne. No tak, nie jest. Albo możesz je oddać do schroniska lub po prostu dać ogłoszenie na internecie i rozdać ludziom za darmo te szczenięta i kocięta. Co wybierasz? Zawsze wybierają tą drugą opcję. Czyli pozwolić się urodzić, dać żyć i oddać. I to jest też odniesienie do tego, co Peace and Wealth napisała, czy napisał, że nie można zmuszać takiej osoby, która została matką wbrew woli do wychowania takiego dziecka, a już na pewno do miłości. Zgadzam się, nie można zmusić, ale jeżeli jesteś już na tym etapie, że ciąża jest na tyle zaawansowana, że tam się w brzuchu rusza, bo to jest dyskusyjne, tak jak ty mówisz, ten pierwszy moment, tydzień, dwa, trzy, tak, kiedy jest ten zarodek jeszcze niewykształtowany i w ogóle tu możemy dyskutować, ale później, a już w ogóle w takim późnym miesiącu jak szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty, gdzie naprawdę mamy do czynienia z żywym człowiekiem już, to niech taka osoba urodzi, jeśli nie chce tego dziecka, bo jest to jakaś trauma, jest jakiś problem, są okna życia, można zostawić w szpitalu, jest masa rodzin, które czeka na dzieci, a nie mogą ich mieć, i zróbmy to samo, co ze szczeniętami i z kociętami, skoro tak dbamy o życie. To jest kwestia moim zdaniem okna życia, bo okno życia to jest pewnego rodzaju wyjście ostateczne, taki, to już jest post factum. Natomiast moim zdaniem, jeżeli jesteśmy w stanie bawić się w instytucjonalizowanie rzeczy, to przecież jaki problem, mówię absolutnie wprost, jaki jest problem ze strony instytucji państwa, żeby zapewnić takiej kobiecie w takiej sytuacji rzeczywiście późnych miesięcy pełną opiekę, skoro mamy tych wszystkich kuratorów, którzy czasem są przepracowani, zajmują się jednym albo drugim lepiej lub gorzej. Natomiast czemu instytucje państwa nie mogą, jeżeli już wydajemy pieniądze i utrzymujemy to państwo na przeróżne pierdoły, które są nam kompletnie niepotrzebne, to czemu nie jesteśmy w stanie zapewnić i zorganizować czegoś takiego jak opieka nad taką matką, do czasu, kiedy ona faktycznie nie chce tego dziecka, więc to dziecko zostaje, ona jest cały czas pod opieką psychologa czy psychiatry, jak jest potrzebny, jest pod opieką medyczną i osoby konsultującej, która ją wspiera w tym całym procesie ciąży, do momentu, kiedy to dziecko, które chce oddać, zostaje przekazane najlepiej, żeby już w tym etapie ta kobieta, co jej pomoże wyjść w dużym stopniu z traumy, została zapoznana na przykład z przyszłymi potencjalnymi rodzicami tego dziecka, żeby ona, to moim zdaniem to jest jedno z lepszych rozwiązań na sprób rozwiązania traumy, jaką mógł być ten akt, który jest za przemocą i zacierania nienawiści do tego, co w sobie rośnie jako śladu tego, tej krzywdy, która została wyrządzona. Można go zastąpić tym, że pojawiamy się i zmieniamy pozycję kobiety z ofiary, która doznała krzywdy i jest zawsze naznaczona i taki proces się w niej utrwala jako traumy tego doświadczenia i pewnego poczucia na zawsze zbrukania, bo taki proces często jest zauważany. Zamiast tego zastępujemy go, prezentujemy jej dwójkę ludzi, którzy są wspaniałymi, już wcześniej ocenionymi do tego zdolnymi rodzicami, którzy opiekują się nią, są aktywni i czekają na to dziecko, uświadamiając ją o tym, że to, co się stało, może i było traumatyczne, ale to, co ona w tej chwili robi, samo w sobie jest chwalebne i to dziecko będzie kochane. Że ona nie musi go kochać i nie musi równocześnie mieć z tym tych całych procesów psychicznych związanych z konfliktem wewnętrznym i z wieloma innymi wątpliwościami, ale zamiast tego widzi, że nie jest traktowana, jak to jest podnoszony często argument inkubatora, tylko jest tylko to, co ona daje, to danie tego życia, pojawienie się tego życia jest czymś, na co ktoś inny czeka, co automatycznie byłoby procesem zmiany z traumy na wydarzenie, które z początek miało nieszczęśliwe, ale ma szczęśliwe zakończenie. Wiem, może jestem zbyt optymistyczny i idealistyczny i wiem, że są osoby, które na pewno się nie zgodzą z tym, co powiedziałem. Natomiast wydaje mi się, że jeżeli mamy instytucję państwa, to moglibyśmy ją wykorzystywać w sposób konstruktywny i sensowny. To jest to, co ja mam w głowie, mówiąc o świadomości, bo każdy z nas ma prawo do dokonywania wyborów w życiu. Każdy.
I każdy z nas nie jeden raz, albo przynajmniej jeden raz w życiu stał przed wyborem, niekoniecznie aborcji, ale jakimkolwiek innym trudnym wyborem moralnym w życiu i podjął jakąś decyzję. A potem widział tego konsekwencje. Ja rozmawiałem swojego czasu dosyć dużo z moją mamą na temat aborcji i mnie i mojego rodzeństwa. I moja mama powiedziała mi, że w przypadku dwojga z nas, z rodzeństwa, były zastanawianie się nad aborcją. Nad pierwszym i nad ostatnim, czyli nad moim najstarszym bratem i nade mną. Ponieważ moja mama zaszła w ciążę, urodziła potem mojego najstarszego brata, kiedy była jeszcze panienką i krótko po maturze. I tu był nacisk środowiskowy, wręcz moja babcia, jej mama zaprowadziła ją do ginekologa w celu usunięcia. Trafiła na mądrą panią ginekolog, która postanowiła, że wyprosi mamę, czyli babcię z gabinetu i zapytała moją mamę wprost, czy chcesz urodzić, czy usunąć. I mama powiedziała, że boi się o przyszłość, bo chciała iść na studia, ale chyba chce urodzić. I urodziła. W moim przypadku było to, że moja mama zaszła ze mną bardzo późno w ciążę i było to, że to już masz tyle dzieci, też był nacisk środowiskowy oczywiście, już masz tyle dzieci, na co ci kolejne, poza tym ty już masz swoje lata. I było się zastanawianie, ale moja mama powiedziała, że nigdy nie ma jakiegoś silnego parcia na tą aborcję, tylko bardziej myślała o takich innych, że koniec końców urodziła. Ja się w ogóle urodziłem jako wcześniak siedmiomiesięczny. Tu czytam na czacie, Ewa Lech zdaje się napisała, że urodziła bardzo, bardzo wcześniaka, sześciomiesięcznego. Urodziła chyba też Anna Jachowicz, tak? Wcześniaka, bardzo wcześnego. I kwestia gwałtu. Ja mam koleżankę, która jest dzieckiem gwałtu i która przerobiła to ze swoją mamą. Jest jedynaczką, ponieważ mama była, gwałt był taką traumą, że ona tą ciążę donosiła, urodziła tą moją koleżankę, wychowała ją, ale nie związała się już nigdy z żadnym mężczyzną. To też pokazuje, jaką gwałt jest traumą dla kobiet. Jaką ma znaczenie, tak. Tak. Bo to ja wiem, że w psychologii to jest w ogóle się określa jako syndrom naznaczonego, czy jakoś tak. Bo on dotyka również mężczyzn, to też trzeba sobie uświadomić, że tak, mężczyźni też bywają gwałceni i ich też dotyka dokładnie ten sam syndrom, te same objawy są zauważane, chociaż z oczywistych względów u mężczyzn zazwyczaj gwałt nie kończy się zazwyczaj, ja bardzo ujednoliciłem, ale bo niestety czasami się kończy, ale no, zdarza się, że nawet gwałt na mężczyźnie kończy się ciążą, oczywiście nierodzoną przez mężczyznę, to tak tutaj podkreślmy w gwoli jasności, że dalej jesteśmy zgodni z podręcznikami biologii, natomiast no, chcę, żebyście po prostu wiedzieli, że takie zjawisko w psychologii, na pewno też w psychiatrii, istnieje i ono jest, no właśnie ja kojarzę z okresu, kiedy nas przygotowywano pedagogicznie, między innymi właśnie z tematem, to jest bodajże syndrom naznaczonego, czy syndrom piętna naznaczonego, jakoś tak. No, tylko chciałem dokończyć to, że to, popatrzmy na to od strony nawet nie tyle moralnej, ale od strony takiej samoświadomościowej, że Jaką mamy pewność, bo to jest kwestia aborcji, kwestia w ogóle odebrania komuś życia i szansy na urodzenie się, czyli odebrania życia, jest decyzją nieodwracalną, tak? Jaką mamy szansę, jaką mamy gwarancję, że nie odbije się to na naszej psychice? To jest pierwsza rzecz. Druga, skąd wiemy, co się urodzi? Zdarzało mi się kilka razy w życiu rozmawiać z kobietami, które mówiły, że też podobnie jak moja mama, że myślały o aborcji, a dzisiaj stoją na stanowisku, że to byłby największy błąd ich życia, kiedy patrzą na swoje dorosłe dzieci. Więc ja wiem, że często u młodych kobiet zajście w ciążę, jeszcze szczególnie z takiego, powiedzmy brutalnie, czyli niechciana ciąża, bo jakiś gwałt, przemoc, to jest ogromna trauma i też młody umysł jakby nie rozpatruje tego w kategoriach jakichś późniejszych konsekwencji. Tylko mając świadomość, czyli pokazując inne przykłady, można zmusić przynajmniej taką osobę do refleksji. Jeżeli chcesz, usuń, ale zastanów się nad tym trochę głębiej niż 5 minut. Nie? Bo ja jestem ogromnym wolnościowcem i ja zawsze mówiłem, że to też w kwestii takiej materii duchowej, mówię, że mamy wolną wolę i wszystkie decyzje, które podejmujemy, będą się skupiały konsekwencjami nad nami i to my zapłacimy, w cudzysłowie, zapłacimy kiedyś za swoje wybory złe. Ale mamy do nich prawo. I ja osobiście jestem przeciwnikiem jakiejś ustawy, która będzie karać więzieniem ludzi za aborcję, ale jestem przeciwnikiem też ustawy, która daje taką dowolność, jak te ustawy, które są planowane. To jest moje stanowisko. No generalnie rzecz biorąc, w świetle czystego prawa polskiego, dzieci, również te w
procesie jeszcze nienarodzone, czyli dzieci również objęte po prostu ciążą, są traktowane jako ludzie, jako obywatele, mimo że jeszcze nie mają nadanego PESEL-u i tak dalej. Jest w Polsce w prawodawstwie paradygmat ochrony życia. Więc dokonanie zbrodni jest ścigane z urzędu jako zbrodnia przeciwko życiu. No po prostu mówiąc wprost, mamy do czynienia z zabójstwem, morderstwem. Morderstwem, jeżeli jest działaniem z premedytacją, bo zabójstwa mogą być niekoniecznie celowe. Paradoksalnie można być oskarżonym, czy podejrzewam, że tutaj przydałby się prawnik po skończonym prawie, który mógłby rozróżnić pojęcia językowe, bo być może tu wprowadzam w drobny błąd. Natomiast faktem jest, że mamy też okoliczności nieumyślnego spowodowania śmierci. Natomiast w wypadku aborcji to polski system prawny jest bardzo klarowny. Ona jest zakazana od pewnego okresu, a dokładniej była zakazana od pewnego okresu i były tak zwane okoliczności, które sprawiały, że stawał się to zabieg dopuszczalny do pewnych ram czasowych. Powyżej tych ram czasowych jest to przestępstwo, to samo przestępstwo ścigane z tego samego artykułu. I tutaj dochodzimy do sedna sprawy, dlatego że okazuje się, że treść artykułu kodeksu karnego, która zmusza w tej chwili prokuratora, jak i policję do ścigania przestępstw z dokonywania takich zabiegów, które przerywają życie, czyli no de facto są rozpatrywane jako forma zabójstwa, zdejmuje już ten obowiązek. Jest tutaj twierdzenie, że przesuwa się i zmienia się pewne normy konstytucyjne dotyczące ochrony życia, to jest mało powiedziane, dlatego że ewidentnie zmienia się również, są propozycje, znaczy są objęte działania, w których celem jest zmiana kodeksu karnego. A to już jest ewidentna zmiana w prawie, dająca nie tylko przyzwolenie, ale wręcz tworząca warunki, kiedy istnieje bezkarność tego działania. Bo to jest drastyczna zmiana w systemie prawnym. To chciałbym, żebyście zrozumieli, że tutaj mamy sytuację, w której dosłownie dochodzi do tej tak zwanej depenalizacji. Przy czym depenalizacji i to nawet powiedzmy szczerze usunięcia zbrodni jako takiej. Dlatego że depenalizacja to jest sytuacja, kiedy uznajemy coś za przestępstwo, ale nie podejmujemy się wymierzenia kary z tego powodu. I chociażby takim bardzo popularnym tematem, który jest mocno poruszany w kwestii depenalizacji, jest legalność posiadania przy sobie konopi indyjskich. I jeżeli ktoś pali marihuanę, to czy może mieć własną i w jakiej ilości? Do jakiego etapu powinno być to uznawane za jeszcze w świetle prawa przestępstwo, ale nie penalizowane, czyli ta depenalizacja. Natomiast zmiana w kodeksie karnym, która zmienia treść kodeksu karnego na tyle, ażeby osoby nie były już, które są organami państwa, nie tylko nie były zmuszone, ale wręcz nie wolno im było ścigać za przestępstwo, które wcześniej było przestępstwem ściganym z urzędu i wręcz formułuje się, czy zmienia się treść przepisów do tego stopnia, ażeby traktować to jako normalną procedurę dopuszczoną przez prawo, świadczy o gigantycznej zmianie w mentalności moralnej społeczeństwa, na które, i tutaj trzeba zadać pytanie, czy aby na pewno społeczeństwo się zgadza, dlatego że jeszcze byłbym w stanie się zgodzić i przełknąć to i wsadzić swoją opinię w kieszeń, jak i opinię ludzi, których tak naprawdę, w których w pewnym stopniu się w tej chwili wypowiadam, gdyby nie fakt, że nie przeprowadza się tego zgodnie z porządkiem legislacyjnym i wręcz wprost i otwarcie się mówi, że ze względu na to, że legalnie nie ma możliwości od 30 lat zrobić tego, bo większość społeczeństwa się na to nie zgadza, to wymyślono obejście, które jest furtką i otwieraniem bocznych drzwi. Ja wam zacytuję w tej chwili, bo to należy, żebyśmy nie byli pusto gołosłowni i żeby to nie był zwykły słowotok. Zacytuję wam słowa premiera obecnego RP, pana Donalda Tuska. Kolejne próby w Sejmie wykazały, że trudno zdobyć nam większość dla projektów, a podkreślamy, mówimy o koalicji rządzącej, która ma większość, ale mówimy tu o większości tak zwanej konstytucyjnej, którą jest uzyskać ciężej, bo to jest większa większość niż parlamentarna. 3/5 wszystkich posłów plus jeden muszą się zgodzić na to, żeby wprowadzać jakiekolwiek zmiany. Więc pan Tusk mówi, kolejne próby w Sejmie wykazały, że trudno zdobyć większość dla projektów, które uczyniłyby aborcję do 12 tygodnia legalną.
czyli mówimy o ich obietnicy do 12 tygodnia, czyli do 3 miesiąca. I oni chcieli, żeby ona była dosłownie na życzenie. Nie, że ona miała być tak jak wcześniej obwarowana tymi wyjątkami, tylko miała być, przychodzisz, mówisz, że masz taką wolę i to się dzieje, jako zabieg podstawowy. Co więcej, ten sam Donald, co wam zresztą, żeby nie było, że ja sobie te wypowiedzi wymyślam tutaj, proszę, już wam pokazuję na ekranie, żebyście mogli razem ze mną podziwiać błyskotliwość Donalda. Oto jest wypowiedź Donalda, którą sam Demagog, czyli lewicowa strona zajmująca się dementowaniem tego, co uznaje za nieprawdę, twierdzi. Konkret 9, Donald twierdzi, że go spełnił. Aborcja do 12 tygodnia ciąży. Aborcja do 12 tygodnia ciąży będzie legalna, bezpieczna i dostępna dla każdego. Żaden szpital działający w ramach NFZ nie będzie mógł zasłonić się klauzulą sumienia i odmówić zabiegu. Decyzja musi należeć do kobiety, co oznacza, że to jest dosłownie propozycja na życzenie. Demagog wykazuje, że Donald tutaj bardzo oszukuje własny elektorat i nie udało mu się tego zrealizować. I to podkreślam, jest artykuł z 1 lutego 2024 roku. I co się stało? Otóż w trakcie wakacji, przez wakacje, pan Donald postanowił znaleźć wyjście i obejść problem. I tu macie cytat, do którego się odnoszę. Kolejne próby wykazały, że nie mogą zrobić tych 12 tygodni, czyli 3 miesięcy legalnym. Powiedział premier, więc otwieramy furtki, szukamy takich sposobów działania, które w praktyce umożliwią dostęp do aborcji kobietom, które powinny mieć do tego prawo. Później oddał wypowiedź pani minister, która zasłynęła ze swojego wpisu i ze swojego ogłoszenia, którym jest aborcja możliwa do 9 miesiąca ciąży i tenże wpis zresztą, przepraszam, że tak skaczę po tych artykułach, bo chcę wam pokazać, że ten wpis pochodzi z portalu i ona faktycznie napisała, pilne, aborcja do 9 miesiąca ciąży, już jest tutaj przez nią komunikowana jej elektoratowi, a potem została potwierdzona na oficjalnej konferencji rządowej. I o takiej tak naprawdę sytuacji w tej chwili prawnej rozmawiamy. Mhm. Wiesz, jak ty jeszcze mówisz o penalizacji aborcji, to ja się też zastanawiałem, bo to z kolei w drugą stronę się zastanawiam. Jeśli rządy ludzi, którzy działają w drugą stronę, czyli chcą absolutnego zakazu aborcji, czyli to też coś, z czym się nie zgadzam, bo szukamy złotego środka. Jeżeli chcieliby skarać więzieniem za każde usunięcie ciąży, to się zastanawiam, z punktu widzenia prawa, kto będzie karany tym więzieniem? Matka, która usunęła? Lekarz, który zdecydował usunąć? Lekarz, który usunął? Lekarz. Ojciec, który... Lekarz pierwszej kolejności. Ale poczekaj, ja chcę swoje rozkminy tutaj. A może ojciec, który kazał tej matce usunąć, bo mówi, słuchaj, mamy już 5 dzieci, weź i usuń, bo no za dużo. Albo ojciec, który wiedział o tym, ale nie powiedział policji i będzie skazany za współudział. Bo patrząc tak zupełnie z punktu widzenia prawa, to wszystkie te 3 osoby powinny siedzieć. Spodziewałem się jednej, wybacz, ale spodziewałem się, że Gozer wyskoczy z wypowiedzią taką, jaką wyskoczy. Ale pozwolę sobie spuścić na Gozera dzisiaj tą zasłonę milczenia, bo jego wypowiedź jest poniżej. Nie, to się, że Gozer się wypowiada, tylko że Gozer jest jedną z tych osób, która jakby nie patrzy na środek, tylko ma jakiś swój punkt widzenia. Zawsze tylko ekstremalnie w jedną stronę, tak. Tak, tak. Natomiast Ulf Lundel tutaj fajne rzeczy pisze. Wyłapałem na czacie. Czekaj, gdzie jest mój? A, to jesteś, poczekaj. Bo, czekaj, musimy wrócić do górki, o. Podbij sobie dam. Proszę bardzo. I to jest moim zdaniem też kwintesencja zdrowego rozsądku i myślenia w tych kategoriach. Ulf Lundel pisze tak. Śmieszy mnie, że niby rozumne istoty ludzie traktują problem aborcji jako kwintesencję ich życia. Tak jakby większość kobiet była gwałcona na potęgę albo puszczało się na potęgę i musi być aborcja. I zgadzam się z tym. Oczywiście operujemy tutaj kwestią gwałtu i tymi osobami, które się puszczają na potęgę. Jest ich zdecydowana mniejszość, ale jednak i one liczą na te darmowe skrobanki, bo to jednak kosztuje. Ale jest ta cała sfera chyba największa gdzieś po środku, właśnie kobiet, które albo zostały przymuszone rodzinnie do tej aborcji, albo mąż kazał, albo myśli o karierze i zajdę teraz, to nie awansują mnie na panią dyrektor, bo będę miała dziecko. No, różne są powody, dla których kobieta myśli o tej aborcji, co wcale nie oznacza, że jej dokonuje, nie? Przy czym ja mówię, dla mnie osobiście największym zagrożeniem tych ustaw, które chcą wprowadzać władze polskie obecnie i już wcześniej i w ogóle ta cała afera i nagonka, która trwa od wielu lat. Poza tym ludzie,
O tej aborcji, podobnie jak o prawach dla homoseksualistów, jakby byli wyjęci spod prawa, to też kolejna bzdura, ale te dwa tematy to są tematy zastępcze do grzania społecznego i do polaryzacji, które trwają od 34 lat. Zgadza się. I to jest właśnie to co mnie interesowało w tej sytuacji. I my, a wiesz, że my, ja tak czasem mam takie mega déjà vu, że my gadamy o tym samym od 34 lat. Zgadza się, ale ja tu w ogóle widzę ciekawą prawidłowość, bo nasza audycja ma też troszeczkę wam podnieść wątpliwość i może zachęcić was do szukania, co się wydarzyło w wakacje, jakie podjęto decyzje, jakie podpisano umowy, jakie poszły ustawy w trakcie wakacji, że po pierwsze ten temat dopuszczono do tego, że ten temat aborcji wybił właśnie we wrześniu, czyli naprawdę mówimy tak naprawdę o ostatnich miesiącach wakacji, początek września. Co było procedowane w tym czasie, kiedy to wybuchło? Czemu? Dlatego, że to jest pierwszy wypadek, pierwszy raz fenomen w polskim prawodawstwie, w polskiej polityce i w tym zarządzaniu inżynierią społeczną, gdzie pozwala się i wyciąga się temat aborcji jako temat zastępczy do zasłaniania ważniejszych i bardziej kontrowersyjnych czy bulwersujących ustaw i wyprowadza się ludzi na ulicę do protestowania w tym temacie. W tej chwili nie wyprowadza się nikogo na ulicę jeszcze, natomiast co zastanawiające, to jest pierwsza sytuacja, kiedy po pierwsze ukrywa się temat poruszenia czy zmian w prawie aborcyjnym, co jest bardzo istotne, dlatego że zazwyczaj było to podnoszone. Poza tym to jest coś, z czego lewica chciała odtrąbić swoim wyborcom. Zobaczcie, dokonaliśmy zatwierdzenia swoich tych wszystkich postulatów. To samo zresztą chciało zrobić pozostałe partie koalicyjne. Między innymi sam premier chciał się pochwalić, że ze wszystkich obietnic to jednak wykonał i dokonał jakichś takich kluczowych. Akurat ta moralna stała się nagle taką flagową. I teraz do czego zmierzam? Otóż te decyzje... Nadal trwa te 100 dni? Tak, nadal trwa 100 dni jego obietnic. Znaczy to jest już tak zwana druga dogrywka do 100 dni, ale zmierzam tu stricte tak naprawdę do jednego konkretnego wątku. Dajmy sobie, postawmy sobie poważne pytanie. Co się stało? Znaczy, jakie są okoliczności, że po pierwsze ukryto zmiany w prawie aborcyjnym, co oznacza, że są naprawdę radykalne, na tyle, że trzeba było je forsować w trakcie wakacji pod ukryciem w okresie urlopowym wakacyjnym, czyli ustawy zaczęto procedować w połowie czerwca i lipca. W lipcu tak naprawdę poszły one przez Sejm, przetoczyły się i zaowocowały tym, że teraz już się ogłasza ich wyniki. I teraz to jest o tyle ważne, że celowo zastosowano po raz pierwszy w tym zakresie kazus wakacji, czyli tego, że Polacy na wakacje to są mało zainteresowani polityką. To jest ten słynny sezon ogórkowy z jednej strony, a po sezonie ogórkowym to jest sezon urlopowy. No i my myślimy raczej o tym, gdzie pojechać na te nasze tydzień, dwa czy trzy urwane wyczekiwanego całorocznego urlopu. Większość ludzi próbuje jeszcze tam poplanować to ze swoimi dziećmi albo z partnerem, jak tych dzieci nie ma, ale chcą gdzieś pojechać najlepiej w te cudzysłowowe wakacje, czyli czerwiec, czasami trzeba w czerwcu, ale większość chce lipiec, sierpień, koniecznie te dwa miesiące. To jest okres, kiedy my się nie interesujemy polityką. I to jest okres, w którym się kontroluje i wycisza nastroje. Często wtedy forsuje się najbardziej kontrowersyjne ustawy, które by zostały z miejsca zablokowane. Często przepisy, które są najbardziej oburzające i godzące lub wyraźnie niezgodne z przepisami wyższego rzędu, chociażby z konstytucją. I tu mamy sytuację, w której najpierw początek roku nie udawało się wprowadzić w żaden sposób ustaw, które mogłyby naruszać konstytucję, więc wymyślono rozwiązanie wykonawcze, którym jest wprowadzenie nowych zaleceń dla lekarzy. I te zalecenia już poszły do szpitali jako wytyczne do stosowania. No i teraz ważne pytanie. Po pierwsze, jak gwałtowne muszą być te zmiany, skoro były forsowane przez lato? I teraz druga sprawa. Jaką istotną zmianę prawodawczą będą przepychać w tej chwili, skoro pozwolili, bo przecież wyszli na konferencję i publicznie zrobili tą konferencję celowo,
że temat zaczął być nagłośniony, jak już jest po fakcie. Czyli krótko mówiąc, zaczynają o tym mówić w tej chwili, dlatego że już niewiele można zrobić, można co najwyżej zacząć protesty, kombinacje i wymusić może na prezydencie może jakieś działania typu posłanie tego do Trybunału Konstytucyjnego lub jeszcze inne warianty. Może protesty na ulicach, jakieś wyjścia i tego typu rzeczy. Natomiast ważnym tutaj to, co powinno nas zainteresować, to jest to, co w tej chwili będzie procedowane, czy co już zostało procedowane, a co jest przykrywane tematem aborcji ponownie.